to było? To na pewno koparka. 3, 2, 1. O nie! O Rety! Wybacz, Bella! Te kanapki są przepyszne. Dzięki, Marto. O, super. Bardzo chętnie też spróbuję. Wybacz. Niedźwiedzie też chciałyby spróbować. To Bella. Chyba coś jest nie tak. Idziemy! Bella! Już spokojnie, Bella. Przepraszam. Przepraszam. Ja nie chciałem cię przestraszyć, Belluś. O nie. Proszę, zostań tam. Auć! A co tam robi spychacz? Okropnie zezłościłem Bellę. Co ja mam robić, Bob? Spokojnie, spychaczu. Wyciągniemy cię. Spychaczu, wjedź na razie do jej domku, a my pomyślimy, jak ci pomóc. No dobrze. O, Mewo, gdybym był prawdziwym słoniem, może wiedziałbym, co robić, by trochę uspokoić Bellę. Widzę, że ty też bardzo lubisz jej piłkę. Hej, chyba wpadłem na świetny pomysł. Bella, Bella, spokojnie. Mała, jeszcze nigdy jej takiej nie widziałam. Na pewno za chwilę się uspokoi, ale trochę o spychacza się boję. Mogę tam wejść? Lepiej będzie, jeśli ja tam wejdę, bo Bella mnie zna. Widzę spychacza. Co on wyprawia? Nie wychodź, spychaczu! Nie, spychaczu, wracaj do środka. Ja za chwileczkę wejdę na wybieg. Chyba uda mi się ją uspokoić. Nie! Za bardzo się wściekła! Ale chyba mam pomysł. Tylko oby mi się udało. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Spychaczu, możesz zabrać ziemię ze środka drogi, skoro jeszcze nie zasypujemy rowów? Już się robi, bo... Rewelacja! Dalej, koparko! Jedziemy po drużynę! Czy tędy przejedziemy ciężarówką? Ależ spokojnie, Marto. Dam sobie radę. Proszę, proszę. Co tu się w ogóle dzieje? Jejciu, spójrzcie. To dom na kółkach. Niesamowite. Super! Co się dzieje, Filipie? Dziwna sprawa, ale ktoś wiezie dom, pani burmistrz. No tak, wiem o tym. Ale co on robi tutaj? Powoli. O, dzień dobry. Pani Kamyk, dlaczego mój historyczny domek blokuje ruch w Sprężynkowie? Tak, to naprawdę niezwykła sprawa. Gniazdo z kaczuszkami. Kaczuszki? Co jakieś kaczuszki mają tu do rzeczy? Spokojnie. Teraz ostrożnie. Bardzo powoli. To się w życiu nam nie uda. Wierz mi, Dźwigu, na 100% się uda. No, teraz pójdzie jak po maśle. Dziwna sprawa. Już dawno mieliśmy ich dogonić. Patrz, tam jest pan Kamyk. Co on robi? Panie Kamyk? Kaczuszki wykluły się i teraz myślą, że jestem ich mamusią. Jasne. Gdzie jest ciężarówka ze starym domem? Nie mogli tędy przejechać, bo mogliby niechcący uszkodzić gniazdo. To przecież są drzewice dwubarwne, Bob. No dobrze. To gdzie pojechali Marta i jej drużyna? A, chyba w tę stronę. Jadą do centrum miasta?
nigdy w życiu tamtędy nie przejadą. Szybko, koparko! Musimy ich zatrzymać, zanim będzie za późno. Stój! Stój! Oh, wątpię, by domek zmieścił się pod kładką. Na pewno się zmieści. Spokojnie przejadę. Zaraz ci pokażę. Ja też nie jestem taki pewien. Patrzcie. Mam taką wyjątkową zdolność dokładnego oceniania odległości. Widzicie? Nie mówiłem, że się uda? I jeszcze troszkę, wszystko gra! Stój, ciężarówka, stój! Wybacz, Lenko. Nie szkodzi, betoniarko. Bob, poczwarki przyjechały trochę wcześniej, więc będę musiała je przenieść do domku jak najszybciej to możliwe. W takim razie ja idę włączyć tam ogrzewanie. Bo motylki lubią, gdy jest ciepło i wilgotno, prawda, Lenko? Racja, betoniarko. Przez cały rok, a nie tylko w lecie. Dobra, to pójdę zamontować rozsuwane drzwi wejściowe. To mogę już pójść po poczwarki? Tak, nie ma sprawy. Super. Tak strasznie się cieszę! O, no ale mną się nie przejmujcie. Będę stała nieruchomo jak statua. Widzicie? Szybko, licz, ile wytrzymamy z ruchu, Marto. Jeden, dwa, trzy... No, już nie wytrzymam! Betoniarko! Wiedziałam. To pierwsza poczwarka. Może się bezpiecznie wykluwać. O, świetnie! O, motylki są takie niesamowite. Wiesz, niektóre motylki mają kolorowe oczy na skrzydłach. No, nie takie prawdziwe oczy, ale wyglądają jak oczy. A najbardziej niesamowite jest to, że oba ich skrzydełka są identyczne. Kolor, wzorek... Co się stało? Ja właśnie wpadłam na jeden z tych słupków, bo troszkę mnie poniosło. No, ale słupek się nie przewrócił, więc nic się nie stało. Ale chyba lepiej będzie, jeśli wyjdę na chwilę na zewnątrz. No dobrze. Spokojnie, betoniarko. Na pewno po ciebie przyjdę, jak tylko powieszę wszystkie kokony. Dzięki, Lenko! No, betoniarko, potrafisz być spokojna. Policzę jeszcze raz, ale tym razem wytrzymam dłużej niż do trzech. Jeden, dwa, trzy, cztery! Widzicie? Wytrzymałam dłużej! Dobrze, ogrzewanie włączone. A jak ci idzie z poczwarkami, Lenko? Właśnie skończyłam, Marto. O nie! Co? Chyba przez przypadek sama się przykleiłam do tego słupka. Serio? Oh. Spokojnie, Lenko. Proszę bardzo. Zaczepiłaś się rękawem, to wszystko. Dzięki, Bob. Betoniarka chce zobaczyć poczwarki, prawda? O, tak. Pójdę jej poszukać. Leo? Co? Halo? To ty, Bob? Leo, słyszysz mnie? Co to znowu za hałasy? Proszę? Przepraszam, Bob. Straszny tu hałas. Ej, trochę ciszej tam, dobrze? Wahoo! Wahoo! Kretu, ale fajna zabawa! Leo! Wszystko w porządku? Co u licha się tam dzieje? Leo! Co się dzieje, Bob? Żebym to ja wiedział. Przepraszam, kochani, jednak muszę pójść na skład. Zaraz wracam. O nie! Nie! Rozgniotłem wszystkie instrumenty i zepsułem koncert! O rety! Te wszystkie piękne instrumenty i saksofon Boba! Bob będzie na mnie potwornie wściekły! Wszyscy będą na mnie potwornie wściekli! Oh.
Przepraszamy, Bob. My tu tylko... Tworzyliśmy muzykę. Super zabawa. A? Dobra. Dobrze, chyba pora na drugą próbę. Mój klarnet! Moja trąbka! Matko kochana! Na tym nie zagramy. Mój koncert, wszyscy ludzie, burmistrz Madison! Kto mógł nam zrobić coś tak strasznego? Wcześniej widziałem tu walca. Słuchał nas zza krzaków. Panie Kamyk? Walec co zrobił? Walec zniszczył mi tubę. O, Rety, bardzo przepraszam. Co się znowu dzieje, Bob? Tak, wiem, że mamy tylko kilka godzin. Bez paniki. Zaraz coś wymyślę. Na estradzie zdarzył się malutki wypadek. Wygląda na to, że walec przejechał po wszystkich instrumentach, no i je zmiażdżył. Co fatalnie! A gdzie on się teraz podział? Jak teraz zagracie koncert? Ta drużyna Radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przyjmij piątkę im i kość, razem z nimi klaszcz. Pomocne, przyjacielskie dłonie do pracy zną się dziś. Drużyną są, 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 są. Przyjmij piątkę im i klaszcz. Dźwigu! Bądź tak dobry i wyładuj te bloki. Ja już pędzę, by załadować kolejną partię. Ale ja buduję ciężarówko. Spokojnie. Możesz jej pomóc, Dźwigu. Mamy sporo czasu. No dobrze, żurawiu. Już się robi. Ojej, ten wazon ma kilka tysięcy lat. I spójrzcie na to. Aż trudno uwierzyć, że to taki bezcenny eksponat. Cześć, jestem Antoniusz. Jak masz na imię? Cześć, jestem Kleopatra. Leo, to bezcenne eksponaty, a nie tyle figurki. Bardzo przepraszam. Dzięki, Dźwigu. Za chwileczkę wracam. O, Dźwigu! Tak, żurawiu? Kilka bloków nie stoi prosto, a piramidy to staranne konstrukcje. Tak nie może być. Jasne. Poprawię to, żurawiu. No, oczywiście. I będzie świetnie. Wszystko idzie super, Andrzeju. Jakie to ekscytujące, Bob. Tu jest mnóstwo miejsca na wystawę moich eksponatów. Proszę bardzo, ostatnia partia. Fajowo. Już prawie skończona. Na 100% mogę ten blok gdzieś wstawić. Musi być gdzieś jakaś luka. Aha. I proszę bardzo. No i to jest idealna piramida. A to dziwne. Ktoś zastawił nam wejście. Nic, ani śladu po... Ani śladu po czym, betoniarko? O! Śladu po dawnym, pięknym porządku. Kiciu. O, ale to nie ja. Ja nic nie wciskałam. O, Kicia! Pewnie jest w myjni. Może się skurczyć i wtedy będzie wielkości chomiczka. Nie, tam jej nie ma. A może jednak wróciła do domu? Dlaczego to się włączyło? Kiciu! Kiciu! Koparko!
Mam nadzieję, że sobie poradziliście z tą dostawą. Jeszcze układamy, Bob. I potrzebuję pomocy. O! Oczywiście. Kiciu, kiciu, kici, kici. Leo! O! Czy nie miałeś pilnować pracy na składzie? Miałem, Marto, ale potrzebuję dźwiga do pomocy w przenoszeniu paru ciężkich rzeczy. Serio? Jak ciężkich? Musisz przyjechać i na to zerknąć, dźwigu. A, rzucę okiem, Leo, to bardzo ważna sprawa. Wszyscy się dziś zachowują wyjątkowo dziwacznie, Bob. Kiciu! Kiciu! Proszę, wróć do nas! Tęsknimy! O nie! Jeszcze w życiu nie było tutaj takiego bałaganu. Co tu się tak naprawdę dzieje? Spychaczu! Kicia wchodziła nam pod koła, więc musiałem ją przegonić i chyba uciekła. Przepraszamy, Bob. Nie mówiliśmy ci, bo nie chcieliśmy cię martwić. Nie sądzę, żeby kicia uciekła, spychaczu. Koty lubią spacerować, ale zawsze wracają do domu. A zwłaszcza w porze jedzenia. Może, jeśli otworzymy sardynki, to kicia wróci do domu. Dobry pomysł. Kicia bez problemu wyczuwa sardynki, gdy tylko otworzy się puszkę. Słyszę kicie. Ale gdzie ona jest? O! Kicia spała w twojej skrzyni ładunkowej, czyli przez cały czas ją chroniłeś. Nie wiedziałem, że moja skrzynia jest aż taka wygodna. Dobra, musimy skończyć tę robotę. Czekaj, zapomniałem o lodach i mleku. Teraz jest gładziutki i pyszniutki. Gładki, tak. Ale niezbyt pyszniutki. Farba wyschła? Tak. Strzałki zrobione? Tak. Czyli teraz muszę jeszcze nakręcić budowanie krawężnika, który oddzieli nam parking od drive-thru. Hej, Leo! Powinieneś nagrać, jak rozbijam ziemię, by zrobić krawężnik. To będzie super! Dzięki, koparko, ale chcę nagrać spychacza. To chcesz mnie nagrywać? Ale na pewno? Wiesz, opowiedz mi do kamery, jak odgarniasz ziemię. Spokojnie, spychaczu, ja opowiem. Tak jak widzicie, po rozbijaniu ziemi robi się bałagan. Musimy wszystko po sobie posprzątać. Koparko, zaraz wpadniesz na... Oj. Na moduł interkomu. Spokojnie, to tylko mała stłuczka. Wszystko gra. Odgarniam ziemię. A ja wtedy wylewam cement. Potem na wierzchu ułożymy specjalne kostki, żeby zrobić nowy krawężnik. O, ale to ja tu mam talent i świetny wygląd. I już, interkom jest gotowy. Super, a teraz czas na koktajl. Nie mów, że znowu spróbujesz... Spokojnie, Marto. Tym razem chcę zrobić prosty koktajl truskawkowy. Co można zepsuć? Ach, zapomniałem o pokrywce. O, to już prawie pora otwarcia. I jak ja mam zostać gwiazdą filmu Leo? Cześć, koparko! Cześć, koparko! Rakiety miasteczka są już gotowe, by być pierwszymi klientami baru drive-thru. Dobra, gdzie jest okienko? Tutaj, Beciu, pokażę ci. No jasne. Hej, Leo, Becia przywiozła rakiety. Może ja ich poprowadzę aż do drive-thru, a ty to nagrasz. O, ale rewelacyjny pomysł. To wtedy będzie taki wielki finał. A więc niech będzie wyjątkowy. No dobra, szykujcie się, kochani, bo drive-thru zaraz się otwiera.
robota, dźwigu. Dzięki. Zebrałem już wszystkie morskie odkłady? Morskie odpady. Morskie odkłady. Morskie odpady. No właśnie, wszystko zabrałem? O, poczekaj, widzę jeszcze jeden śmieć. Wybacz, Mewo. Co to, koparko? Ha? Gałąź? Można z niej zrobić coś bardzo ciekawego. Ozdobę do ogrodu, słupek do płotu albo... Nie, to niepotrzebny śmieć, Krzysztofie. Proszę. Dziękuję. Zebrałem śmieci. Wspaniale, spychaczu. Możesz je zawieźć do stacji recyklingu? Już się robi. Jejciu, spójrzcie na tę gałąź. Jaka jest cudowna. Muszę ją uratować. Muszę ją jakoś złapać. Spychaczu! Spychaczu! Ups! Nie to! Nie! Blisko! Pudło! Mario! Hej, poczekaj chwilkę, spychaczu! Co tu się dzieje? Dzięki, spychaczu! Po prostu musiałem uratować gałąź. Przepraszam za ten bałagan. Za chwilkę wszystko grzecznie pozbieram. Jak chcesz to pozbierać? Spójrz! O nie! To katastrofa! Te śmieci płyną z powrotem do morza! Rewelacja, Bob! Opaska jak nowa. A plaża nieskazitelnie czysta. Idealna dla urlopowiczów. Dźwigu? Czy coś się stało? To wszystko moja wina, Bob. Musiałem uratować jedną gałąź, ale... Tak? Ja tak troszkę porozrzucałem część morskich odpadów. One tak troszkę wpadły do rzeki i teraz tak troszkę... Płyną w tę stronę. O nie! No, przynajmniej nie są na plaży. Ale wieczorem będzie przypływ, a to oznacza, że niedługo będą. O nie! Naprawdę przepraszam. Jeżeli plaża będzie brudna, to goście tu nie zostaną i wszystkie plany zorganizowania festynów i regat i różnych innych atrakcji legną wtedy w gruzach. To będzie katastrofa. Coś złapałem! Coś złapałem! Ja. 30, 29, 28... To tylko ja, betoniarka! Bardzo przepraszam. Nie chciałam cię przestraszyć. Wszystko w porządku? Tu chyba raczej czysto. Może sprawdzę, co u dźwiga i betoniarki. Właśnie tak. Oddychaj powoli. Wdech i wydech. Wdech i wydech. To tylko pan, panie Kamyk. Wszystko w porządku, dźwigu? No, sprawdziliśmy resztę budynku. Tajemnica chyba jednak kryje się w gabinecie pani burmistrz. No i mamy nasze duchy, Marto. To nie toperze. Duchy! Uciekajmy! Betoniarko, dźwigu! Panie Kamyk! Rozwiązaliśmy zagadkę. To nie toperze. A gdzie oni są? Tu jesteśmy. Nic się nie bój, dźwigu. To nie toperze. Prawda, że cudowne? Tak, one są niesamowite. Ale bardzo ciekawe, jak wleciały do ratusza. Nietoperze wylatują w nocy, więc pewnie chowały się i spały gdzieś w środku, kiedy był dzień. Wydaje mi się, że wyleciały z kominka, więc może mieszkały w kominie. Tak, dobrze mówisz. Przyjdziemy to sprawdzić rano.
Miałaś rację, Marto. Zauważyłem wczoraj małą dziurkę i ją zakleiłem. A jeżeli to właśnie tą małą dziurką wlatywały do komina, to nie były potem w stanie z niego wylecieć. Nietoperze spały w tym kominie, a ja niechcący zablokowałem im wyjście. Czyli teraz trzeba po prostu zrobić im inne wyjście. Niestety to nie takie proste, Dźwigu. Nie ma problemu, jeśli nietoperze śpią tam w lecie, ale będzie źle, gdy ktoś zimą rozpali w kominku. O nie! Musisz wymyślić sposób, by nietoperze były bezpieczne, Bob! Spokojnie, Betoniarko. Zbudujemy im nowy domek i powiesimy go przy kominie, w którym kiedyś spały. Może pojadę pomóc. A gdzie postawić siłowniki, Bob? Zawieź je do warsztatu, Koparko. Ale bądź bardzo ostrożna, Koparko. Bob, powiedz, w czyim garażu Filip ma dzisiaj nocować? Ja mogę dziś spać na dworze. Ze wszystkimi nietoperzami i duchami. Dzięki, Koparko. Całe szczęście, bo ja nie lubię spać na dworze. Siłowniki są już w warsztacie. Wielkie dzięki. Dobra. Jutro trzeba wstać wcześniej rano, więc pora już spać. Dobranoc, kochani. Dobranoc. 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 Dobranoc, Bob. Nie mogę zasnąć. Czy coś się stało, Filipie? Tutaj śmierdzi olejem i... starymi ścierkami. Jasne. Mam kolekcję starych, brudnych ścierek. Nawet nie ma mowy, żebym spał w tym garażu. Możesz spać w moim garażu, jeśli chcesz. Uważaj, gdy będziesz cofać. Tam jest troszeczkę... Tak, dziękuję, Dźwigu. Ja jestem świetny w parkowaniu. Jasne. Może być. Co to było? Na pewno wszystko gra, Filipie? Kto tutaj włączył piłę łańcuchową i to w środku nocy? To tylko walec chrapie. Ja się przyzwyczaiłem. W sumie jest przyjemnie. Nie, ja nie mogę spać w tym garażu. Muszę mieć ciszę i spokój. Spychaczu, chcę twój garaż. Serio? Przecież nie mogę spać na dworze, bo co jeśli w nocy będzie burza piaskowa? No dobrze. O, tak, bardzo miło. Naprawdę bardzo miło. Dziękuję. Pręty namiotowe są. Liny są. I podłoga. Oj! Super, to już wszystko. Robota drużbo koparki to bułka z masłem. Drużbo koparka już jedzie. Leo, mógłbyś pozbierać te pręty? Tak, bo... Przydałaby mi się pomoc przy kopaniu klombów. Ja pomogę, Martu. Nie, ja pomogę. Ostrożnie. Drużbo koparka do usług. Powoli, koparko. Dobrze wiem, co robię, Marto. Jestem drużbo koparką. Ej! Wybacz, Leo. Hejka, Bob, jesteśmy!
Czy teraz będzie dobra pora? Na próbę naszego ślubu? Jasne. Świetnie. Musimy tylko przećwiczyć tekst przysięgi z panią burmistrz. By mieć pewność, że ceremonia będzie po prostu idealna. Dzień dobry, Cooper. Czy ty też będziesz dziś na ślubie? Cooper będzie miał dziś wyjątkową misję. To on ma nam przynieść w czasie ślubu obrączki. Ale mądry piesek. Może chcesz się nim opiekować, gdy będziemy ćwiczyć? No pewnie. Koparko. Drużbo koparka będzie wam pilnowała pieska. No więc zebraliśmy się tu, by uczcić małżeństwo Tilly i... Hola! Konnichiwa! Guten Tag! Dzień dobry! Spychaczu! Co nie wyszło? Nic już nie rozumiem. To proste, spychaczu. Przeszkody nie są dla nas maszyn, a maszyny nie służą do skoków. Ale ja chciałbym przeskakiwać przeszkody i rowy. Na pewno się uda. Tylko muszę próbować i tyle. Spychaczu, niestety, to jest niemożliwe. O! Wybuduję sobie gdzieś specjalną chopkę. Taką chopkę dla spychacza. Spychaczo chopkę! O, dzień dobry, Mewo. Jest idealne miejsce na moją chopkę. Koparka i cała reszta będą zaskoczeni. No i gotowe. Teraz trzeba posprzątać. Spychacz? O, gdzie on się podział? Spychaczu! Spychaczu! Oho! Spychaczu! Jadę, Bob! Już jestem, Bob! A, spychacz. Mógłbyś wywieźć tę stertę ziemi? O, tak, już się robi. Świetnie. Będę mógł jej użyć do budowy spychaczochopki. Musisz się pośpieszyć. Przecież mamy jeszcze dużo roboty przed rozpoczęciem wyścigu. O, jasne, Bob. Wywiozę szybko tę ziemię. Wróciłem i zobacz, co dostałem od Boba. Jeszcze mała łyżka ziemi i podjazd będzie już gotowy. Już się nie mogę doczekać. No brawo, Leo. To wygląda genialnie. Dzięki, Dźwigu. Teraz musimy posprzątać. Gdzie jest spychacz? Spychaczu! Już jestem, Leo. Mógłbyś wywieźć ziemię i te wszystkie zbędne kłody, spychaczu? Jasne, Leo. Jak? Nauczyłeś się już skakać, spychaczu? Prawie, koparko. Jestem już blisko. A teraz jeszcze malusieńka wisienka na torcie. Gotowe, Mewo. Zanim pochwalę się drużynie, muszę wykonać próbny skok, bo zawsze dobrze poćwiczyć. 3, 2, 1, start! Za wysoko! Auć! Stresujesz się przed wieczorem, tato? Nie, Safi, bo wszyscy będą patrzeć na panią burmistrz, a nie na mnie. Ja będę na ciebie patrzyła. O, to ty! Czy mogę poprosić, żebyś odrobinkę przyspieszyła, Beciu? Nie przekroczę dozwolonej tu prędkości. Ale jedziesz za wolno. Ja muszę zdążyć zawieźć panią burmistrz do zamku. Rozumiem, Filipie, ale moi pasażerowie też są bardzo istotni. Co ty wyprawiasz, Filipie? Próbuję cię wyprzedzić, ale nie mogę, bo zajmujesz sporą część drogi. O, w takim razie pozwól, że zjadę cię z drogi. O nie. No i proszę, widzicie? Nie może mnie dogonić.
się ze mną dzieje? Orety, jest bardzo niedobrze. Dlaczego stoimy, Filipie? Bo niestety, naprawdę, aż wstyd się przyznać. Obawiam się, że skończyła mi się już benzyna. Ale przed chwilą miałeś przegląd. Odjechałem zanim Krzysztof skończył, bo bałem się, że nie zdążę dowieść pani burmistrz tych notatek z przemówieniem. Ale nie będzie przemówienia, jeśli nie dojadę do zamku, Filipie. Oczywiście. Naprawdę bardzo przepraszam. O, tatku, tutaj jest cudownie. Jestem z ciebie taka dumna. O, dziękuję, Safi. I tobie też, Bob. To jeszcze tylko fajerwerki i ustawienie całego nagłośnienia. Sprawdzę, czy wszystko działa, jak tylko przyjedzie pani burmistrz. Ciekawe, gdzie ona jest? Dzień dobry, Krzysztofie. Pan Kamyk mówi. Mamy tu problem. Filipowi skończyła się benzyna. Mógłbyś szybko dowieźć kanister benzyny? Oczywiście, panie Kamyk, ale jeśli w baku nic nie ma, to silnik mógł się zepsuć. Muszę go scholować do garażu i to skontrolować. Scholować? O, potworny wstyd. Oj tak, to mamy problem, panie Kamyk. Filip nie ma benzyny, więc pani burmistrz nie dojedzie. Ale spokojnie, Andrzeju. Beciu, mogłabyś po nich jak najszybciej pojechać? Oczywiście, Bob. Ja zawsze chętnie pomagam. No, spychaczu, cofnij się, żeby Marta jej nie zobaczyła. Szybko, już idzie! Zasłona tu była. Nie, ja jej nie widziałem. No, trzeba będzie pojechać po nową. Jedźmy na skład. Spokojnie, Marto. Pomogę ci jej szukać. Nie, spychaczu, nie taki był nowy plan. Mam ją! O, tutaj jest. Dzięki, spychaczu. Dźwigu, byłbyś tak miły i ją tam zawiózł? Spychaczu. Co? Ojej, Marta nie miała znaleźć tej zasłony. Teraz rozumiem. Przepraszam. Jeśli Marta szybko nie wróci, to nie będziemy mieć już czasu na przyjęcie. Będziemy musieli jechać prosto do kina. No, nie. Ale wszyscy tak ciężko pracowaliśmy. No dobra, zaczekajcie. Zobaczę, gdzie ona jest. Jedziemy, koparko. Dobrze, Bob. Dobrze, czyli wszystkie lampki gwiazdki są już podłączone. Teraz trzeba je powiesić, żeby mogły świecić na zasłonę. Dźwigu, byłbyś tak miły i powiesiłbyś tę listwę oświetleniową? Jadę! Za chwileczkę będzie już wieczór. Słuchaj, mam nowy plan, żeby robić wszystko super szybko. Gwiazdki lecą w górę! Ostrożnie, Dźwigu! Spokojnie, Marto! Wszystko na miejscu! Nareszcie! Dobra, najwyższy czas wracać na skład. A? Cześć, Marto! O, cześć, Bob! Skończyłeś już swoją pracę? A? Bob, uważaj! A? Cofnijcie się! No już! O nie! Tyle mojej pracy! A, i co rakiety miasteczka mają teraz zrobić? To wszystko to moja wina, bo ja po prostu chciałem szybko jechać z Martą na skład. Marto, muszę ci coś powiedzieć. Dźwig miał dziś po prostu... Dużo bardziej uważać na to, co robi. Przepraszam, Marto, pomogę to naprawić. Dziękuję, Dźwigu. Mam już nowy plan. Jeśli nie możemy zawieźć Marty na przyjęcie, to przenieśmy przyjęcie tutaj. No, dalej, Bob. Zadaj mi pytanie. Pytanie? A, Dźwigu, damy radę? Tak, damy radę. Musimy znaleźć koparkę i uratować niedźwiedzia, zanim się roztopi. No dobra, rozdzielmy się. Jedziemy w tę stronę. Powodzenia. Jesteśmy. To zoo. Pingwiny lubią chłód. Mógłbyś mieszkać z pingwinami, panie niedźwiedziu. O, a gdzie są pingwiny?
Gdzie jest woda? Koparka? A co ty tutaj robisz? Coś takiego. Czy to ta lodowa rzeźba pani burmistrz? Tak, tak sobie myślę. Czy niedźwiedź mógłby zamieszkać w tym chłodnym basenie dla pingwinów? Tak, właściwie nie wszystkie pingwiny lubią chłodny klimat. Nasze pingwiny nie lubią. A poza tym wszystkie pingwiny są gdzieś w środku, bo muszę wyczyścić basen. Ale nie mogę tu zostawić pana niedźwiedzia? Myślę, że powinnaś go odwieźć. Jeśli go odwiozę, to się roztopi. Muszę znaleźć jakieś inne chłodne miejsce. Trzymaj się, niedźwiedziu. Obiecuję, że znajdę jakieś chłodne miejsce. No dobra, jadę w tę stronę. Koparko! Koparko! Gdzie jesteś? Jesteś gdzieś tutaj? Tędy. Koparko! 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 Gdzie jesteś? Gdzie ona może być? Koparko! 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 Szukaliśmy już wszędzie. Musimy znaleźć koparkę, zanim lodowa rzeźba się rozpuści. Zaraz! Co to za woda na jezdni? To z roztapiającej się rzeźby. Idźmy za śladem. W którą stronę? Hej, koparko! Nie ma nic lepszego niż pyszniutkie zimne lody w opalny dzień. Zimne lody? O, gdzie je kupiłaś? W barze z koktajlami kucharza tatka. Tak! Wytrzymaj, niedźwiedziu polarny. Kucharz Tadek będzie miał dla ciebie jakieś chłodne miejsce w swoim barze. Jeden tatkowy tropikalno-kokosowy tajfun z dodatkową posypką. Dzięki, tatku, pa! Do zobaczenia! Pa, pa! Hej, tatku, mógłbyś wsadzić moją rzeźbę do zamrażarki? Rzeźbę dla pani burmistrz, tak? No jasne. To rewelacja. Słyszysz, niedźwiedziu polarny? Jesteś już bezpieczny. No dobra, to gdzie on jest? Już pokazuję. Lady Mruczko, natychmiast zejdź tu na dół, młoda damo. Kolejna akcja. To mój szczęśliwy dzień. Nic się nie bój. Super koparka tu jest. Pach, pach, uhu. Uratowała cię. Ups, no to jeszcze raz. Dzięki, koparko, ale to chyba nie będzie konieczne. Lepiej pójdę po jakąś drabinę. Żadna akcja mi dziś nie wyszła jak trzeba. Może ktoś jeszcze będzie potrzebował pomocy w parku. Ups, wybacz, znaku. O! Ta budka spadnie i zrobi komuś krzywdę. Super koparka na ratunek! Ostrożnie, koparko! Auć! Ja ją uratuję! Szybsza niż pędzący traktor! Silniejsza niż... Au! Nie ruszaj się, koparko! Zaraz cię wyciągniemy! Ale superbohater powinien być odważny i silny. Jego nigdy nie trzeba ratować. Jestem super zerem. Ale prawdziwy bohater nie potrzebuje super siły i odwagi, koparko. Prawdziwy bohater myśli, zanim zacznie działać. Dzięki, Marto. A skąd tyle wiesz o superbohaterach? Wiesz, ja... Halo? O, witam, pani burmistrz. Dzień dobry, Bob. Chciałam tylko powiedzieć, że jadę już na premierę z panem Błyskawicą. Do zobaczenia! O nie! O, Rety, jest bardzo niedobrze. O, Rety, niby jak mamy zdążyć naprawić ekran na czas? A może użyjemy tego billboardu jako ekranu? To jest naprawdę super pomysł, koparko! No dobra, damy radę? Tak, damy radę!